wszystkim, jestem Lena i dzisiaj zapraszam Was na odcinek, co nowego pojawiło się w mojej kosmetyczce, czyli produkty pielęgnacyjne i kosmetyczne, takie kolorówka, które ostatnio sobie kupiłam, które gdzieś tam nie pokazywałam ich, niektóre z nich już użyłam, więc mogę też trochę dać swoją taką opinię. Zacznijmy sobie może od pielęgnacji. Jeśli chodzi o pielęgnację, to ja jakiś czas temu robiłam gigantyczne zamówienie, więc jeszcze nie zużyłam tych produktów, bo ten naprawdę sporo było, więc odsyłam. W międzyczasie kupiłam dosłownie kilka produktów do pielęgnacji. Mam tutaj żel do mycia ciała. Ja chciałam Wam go tutaj pokazać, ponieważ to jest żel, który ja bardzo polecam, czyli Le Petit Marseillais. To jest taki kompromis między drogim żelem, a tanim żelem, ponieważ on nie kosztuje nie wiadomo ile, natomiast nie jest też jakiś taki ultra tani za 5 zł. To jest żel, który kosztuje, nie wiem, w okolicach 30-40 zł, coś takiego. Nie lubię wydawać bardzo dużo na żele do mycia ciała, bo to jest jak mydło. Chociaż na mydła takie jakieś fancy handmade lubię wydawać. Natomiast no, żel do mycia ma dla mnie po prostu pachnieć i to pachnie niesamowicie. Jak otworzycie butelkę, to po prostu poczujecie. Dalej mam 3 SPF-y, ponieważ ja jestem trochę takim flikiem, jeśli chodzi o SPF-y. Tutaj Szymona też każe mu te SPF-y nakładać. To jest bardzo ważne, żeby ta skóra się nie starzała, bo jednak, kurczę, ja widzę po znajomych Szymona trochę efekty niestosowania SPF-ów. I więc kupiłam 3. One są takie do twarzy, ponieważ te do ciała to są takie trochę byle jakie. Natomiast jeśli chodzi o twarz, dla mnie SPF musi być top, bo ja muszę nałożyć na to makijaż na przykład, ta twarz nie może się świecić, na przykład całe ciało może mi się świecić jakimś takim słabym SPF-em. Natomiast jeśli chodzi o twarz, twarz nie może mi się świecić, nie może wpływać na jakość makijażu, więc kupiłam 3 i przetestowałam. Ten z Holiki Holiki, to jest cudo i ja słyszałam bardzo dużo pozytywnych opinii i w końcu się skusiłam, dobra, stwierdziłam, kupuję, nie kupujcie stacjonarnie, bo on stacjonarnie kosztuje ponad 100 zł, natomiast mi się udało go online dostać za jakieś 50, więc to już jest gigantyczna różnica. To jest cudo. On znika na twarzy. Po prostu nakładacie go na twarz i go nie ma. To jest też coś, co jest idealne dla facetów, którzy są wymagający, ponieważ Szymon też nie lubi, jak mu się świeci twarz, jak ta twarz jest tłusta, albo go zapycha na przykład po SPF-ie, a to jest coś, co go nie zapycha, co ta twarz nie robi się taka tłusta, nie świeci, więc to jest cudo. Następnie kupiłam 2 inne SPF-y i mam tutaj taki z Bielendę Professional Supreme Love, to też jest SPF 50, natomiast to jest nowy produkt i ja go jeszcze nie testowałam, bo stwierdziłam, nie będę przecież otwierać 3 na raz SPF-ów. Natomiast ten z Basic Labu jest przetestowany przeze mnie. Lekka emulsja ochronna i rzeczywiście to jest lekkie, natomiast szczerze ciężko mi go nałożyć w dobrej ilości. Tak jak tutaj sobie po prostu nakładam rzeczywiście na te 2 palce i ja wiem, że to jest dla mnie idealna opcja, bo on ma tutaj, o, jest taki bardzo wąziutki i precyzyjny, natomiast ten ma taką pompkę i ja po prostu zawsze nakładam go za dużo i przez to ta moja twarz trochę się świeci. Jednak po tym trochę ta twarz tak jest taka nawilżona, jest taka świeża, natomiast mimo wszystko trochę się świeci. Tam jest taka matowa, fajna, idealna, natomiast tutaj nie wiem, czy kupiłabym to jeszcze raz, a to jest naprawdę drogie, bo tam 150 zł kosztowało coś takiego. Makijaż na przykład dużo bardziej wolę tamten używać, a ten tak, ten lubię używać, jak nie ma makijażu na przykład. Jeśli chodzi o pielęgnację, to tyle, tak jak już mówiłam. Robiłam kiedyś takie duże zamówienie i jeszcze nie zużyłam tych wszystkich rzeczy. Natomiast teraz przejdźmy do kolorówki, bo kolorówka u mnie, nie jest dużo kolorówki, mam paletkę. Nową paletkę z Colourpop, Last for Dust i to jest coś takiego. To jest ta paletka, która ma cień, Jezu, 16 i ona jest bardzo utrzymana w takich, jak widzicie, ziemistych kolorach, odcieniach. Mamy tutaj błyski, takie też maty z drobinkami, dużo matów. Jeśli chodzi o Colourpop, to ja uwielbiam od nich paletki. Właściwie prawie wszystkie paletki, które mam, to są paletki od Colourpop. Rzeczywiście gdzieś tam jeszcze są jakieś pojedyncze od Huda albo od Anastazji, natomiast większość, tak naprawdę 90% paletek pochodzi u mnie od Colourpop. Brakuje mi brokatu na przykład. Ja bardzo lubię brokat na powiekach, a tutaj mi, kurczę, trochę brakuje. Natomiast jak lubicie takie ziemiste makijaże, no to jak najbardziej, bo bardzo fajnie się blendują, to jest cudo, więc paletki w ogóle z Colourpop
bardzo polecam. I jeśli chodzi o kolejne rzeczy, to to jest coś, co zamówiłam sobie, nie wiem, z AliExpress. To jest brokat do ciała i to jest coś, co ja już kiedyś testowałam. Gdzieś tam na jakieś imprezy. To jest super. To jest do ciała. Jakby ja nie mam jakichś takich obaw, żeby używać brokatu do ciała, bo to i tak zmywasz. No, tutaj mamy zestaw. W ogóle on jest trochę też już zużyty do połowy. To jest taki biały. Tutaj jest srebrny, taki naprawdę, naprawdę srebrny. I tutaj jest taki bardziej złoty. Zamówiłam sobie zestaw trzech, bo można w ogóle te z tej firmy zamawiać pojedynczo. One kosztują grosze, a fajnie się to sprawdza, naprawdę robi efekt, więc na jakieś imprezy, czy nawet na jakieś takie spotkania rodzinne, bardzo fajnie tak w niektórych miejscach na rękach czy coś sobie nałożyć, więc to jest coś, co też już testowałam i bardzo mi się sprawdza. Jest rozświetlacz Fenty Beauty i jeśli chodzi w ogóle o Fenty, no to ja mam od nich podkład. Teraz nie mam podkładu, bo teraz sobie tylko delikatnie przypudrowałam twarz, natomiast podkład z Fenty to jest podkład, który używam od 4 lat, już któreś z kolei pudełko i to jest cudo. Natomiast jeśli chodzi o ten rozświetlacz, to on mi się popsuł. Jak widzicie, to mi lata. To mi po prostu odpadło i ja to sobie muszę ciągle przyklepywać. I to jest minus. To jest taki fajny rozświetlacz. Uwielbiam go, naprawdę. Natomiast po prostu odpadło mi to i muszę sobie to przyklepywać. I kurde, jest mi przykro z tego powodu. Nie wiem, bo mi chyba ten rozświetlacz po prostu raz spadł i to mi po prostu odpadło. Więc smuteczku jest z tego powodu. Natomiast sam rozświetlacz polecam. Bardzo fajny. I przechodzimy teraz do mojego zamówienia z Sephory. Słuchajcie, te produkty, których jest tutaj 5, kosztowały tyle. Miałam sobie kredkę do brwi z Benefitu i ja kiedyś miałam kredkę, którą kurde zgubiłam gdzieś na jakiejś podróży, gdzieś zostawiłam i to była idealnie dobrana kredka do moich brwi. To chyba była w ogóle z firmy Manhattan, która już nawet nie produkuje kosmetyków, więc poszłam do Sephory i pani mi ładnie dobrała kredkę. Tutaj jest fajny, bo jest szczoteczką, a ja strasznie lubię te szczoteczki. I tutaj jest, to jest ten odcień jaśniejszy, precyzyjna. Testowałam tam różne właśnie te pisaki, te takie z potrójną, ten potrójny pisaczek. No to, natomiast ja jestem bardzo przyzwyczajona do kredek. To jest numerek 3 Warm Light Brown. Ja jestem bardzo przyzwyczajona do kredek. Nie lubię zbytnio pisaków, więc przerzuciłam się znów na kredkę, natomiast tym razem z Benefitu było bardzo polecane, a w ogóle to nie jest produkt, który kupiłam, to jest produkt, który dostałam dodatkowo. Gratis dostałam z Charlotte Tilbury, to jest setting spray, czyli do utrwalania makijażu. To jest napisane, że 6-8 godzin nawet przytrzymuje ten makijaż. Nie wiem, czy to jest pełna wersja, chyba nie. Natomiast dostałam, to będę testować, zobaczymy, nie mam nic z tej marki Charlotte Tilbury, a chciałabym, ale czuję, że tak za dużo kosmetyków, więc może najpierw coś wykorzystam. Rare Beauty. Viralowe produkty. I po prostu tyle mi się pojawiały na TikToku, że ja powiedziałam pani, że ja chcę to i proszę mi dobrać kolor. Była bardzo miła pani. Ja nie rozumiem, czemu ludzie często narzekają na te panie z Sephory czy z Douglasa, może Douglasa bardziej, że są takie niemiłe. Ja trafiłam na bardzo miłą panią, która była ze mną i mnie obsługiwała i doradzała. Tu jest bronzer. Jeśli chodzi o kolor, to jest to, jejku, jaki to jest, Bright Side. Czyli ten jaśniejszy, bo testowałam, sprawdzałam te ciemniejsze, te jaśniejsze i on wygląda o, w taki sposób, w ogóle jest jak masełko. Tak fajnie się rzeczywiście, kurczę, rozprowadza. I kupiłam sobie również róż w płynie, ponieważ też jest viralowy. A ja jestem taka, że jak viral, to ja muszę przetestować. Kolorek Bliss i to jest o, w płynie. Nie miałam w sumie nigdy różu w płynie, więc to będzie pierwszy raz, kiedy będę testować róż w płynie. Słyszałam, że jest mocno napigmentowany i jak tam testowałam, to w sumie zgadzam się z tym. Taki kolorek też bardzo fajnie się rozprowadza, no więc zobaczmy, to jest ten jaśniejszy, bo testowałam różne, ale u mnie, ja jestem dość blada, nie pasowały. I ostatnia rzecz, to jest pomadka z Diora. Potem w ogóle mówiłam do Szymona, że mogłam sobie po prostu tę pomadkę zamówić z oficjalnej strony Diora, bo dostajecie za darmo torbę papierową. A teraz nie mam torby papierowej z Diora. To jest
pomadka, natomiast ja też testowałam tam na miejscu u nich olejek do ust i słuchajcie, ja nie lubię takich olejków do ust. Strasznie lepkie są, takie błyszczyki, to nie dla mnie. Natomiast wzięłam sobie taką pomadkę. Jeśli chodzi o kolorek, to jest 527 Atelier i był idealny. Takie kolory właśnie bardzo lubię, więc sobie wzięłam, ta pomadka była bardzo droga, bo ona kosztowała 250 zł. Całe pozostałe rzeczy były mniej więcej po 150, więc nie tak źle. I to tyle, jeśli chodzi o takie nowości w mojej kosmetyczce. Jeśli lubicie takie odcinki, pamiętajcie, by dawać łapkę w górę, subskrybujcie również kanał, by nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia w kolejnym filmiku, pa!